Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bremu i jest ze mną Dekat. Siema, siema. I właśnie to on będzie ze mną nagrywał tego Skyblocka. No mam nadzieję, że Dekat wam się spodoba. W większości z was na pewno już go znacie. Tak, to jest gość z Kanciastej Doliny. Wow, impressive. I tak, no w skrócie może przedstawimy, co chcemy w dzisiejszym odcinku zrobić. Więc chcemy całego tego dirta zniszczyć, wyfarmić trochę kobla i przenieść tego dirta, już zacząć sadzić drzewka i no takie sprawy upiększające też. Dobra, no to my sobie pofarmimy kobla i zaraz cię widzimy. Błagam, powiedz mi, że to nagrałeś. Nagrałem. Słodko. Ale nagrałem od momentu, kiedy ty się zacząłeś tak śmiać. Mówiłem ci, że trzeba tam klocka na górze wstawić, to wtedy się nie będzie wpadać. No. No to teraz widzicie, jak Dekat sobie farmi kobla. Od czasu do czasu się radośnie podpalając. Wpadł do tej lampy. Ale nie, myślę, że jak już byłeś w tej... Dobra, ja to wezmę. Jak byłeś w tej labie, to też chyba się nagrało. Jak się zobacz. Mógłbyś rzucić mi kobla, to ja tam już zrobię ten... no. Wiesz co? Tą foremkę na nową pachnę. 28, dobrze. No i oczywiście informuję cię, że wszelkie twoje teksty będą tu nagrywane. Och nie. O nie. Wiesz co, stanowczo za wąskie jest tutaj teraz. Co? Stanowczo za wąskie jest tutaj ta nasza faremka kobla. Czemu? Dlatego, że niektóre klocki wypadają po prostu za krawędź. Z drugiej strony. Ale to wiesz. No, zaraz postawisz. Tak. No. Tego beda tu wystawię. Myślę, że farmę zrobimy w tym miejscu. I pewnie zrobisz ją na ten magiczny sposób, tak? Na czteroosobowy? A właśnie, nie pomyślałem. Możemy na cztery osoby zrobić. Why not? To potrzebuje więcej kobla. A tymczasem... Się robi się. A tymczasem chodźmy spać. Do naszej piwnicy. Piwnicy. Tak, bo musieliśmy zespawnować troszeczkę więcej tych stringów, oczywiście 12, żeby zrobić kolejne łóżko. No przy tym masz łóżko. Ja tutaj stawiałem w piwnicy łóżko. Aha. Ja nie mam. Spajczyło się? Nie. Po prostu nie wziąłeś i położyłeś się w moim łóżku. Wybacz. Ile masz tego kobla? 16 klocków. Dobra. 16 klocków na bogato. Jeśli poczekaj, jeżeli tu byłaby lawa... A już pamiętam. To tu jest lawa. Tu jest woda. Okej, już kojarzę. Co jest? Z głupich pytań. A nie, okej. Dobra, już mi się skończył cobblestone. Znaczy na cztery osoby to raczej na dwie, nie? Zrób na dwie, bo... Na razie raczej... na dwie. To. No. Zdzisiek. Dobra, jest, mam jeden cobblestone. Mam 9 cobblestone. Może ja wskoczę do tej lawy. Będę tam spirał. No. O, mam 2. Przerzuć przez kobla.
Musi być jakiś bardziej efektywny sposób na ten, na farmienie tego wszystkiego. No możliwe. Może z zastosowaniem tych, no. Jak one się tam nazywa? Pistonów? Pistonów? Pistony chyba nie robią. A skąd weźmiesz żelazo? Tak. Jest to pewnego rodzaju problem. Znaczy ogólnie możemy polecieć na zakupy, wiesz gdzie? Tak. Dobra. A z takich ciekawych problemów? Dziubdziuś, gdzie jest druga woda? Dziubdziuś nie ma drugiej wody. No jak ice przecież jest. Ice. Jak to nie ma drugiej wody? No dziubdziuś, przecież jest ice. Jest lód, który trzeba z niego zrobić wodę. Ice, baby. Vanilla. Właśnie, ice. Dobra. Widzicie, tworzę sobie tutaj pachnę kobla. Na dwie osoby, na dwa sloty. Na dwa sloty? Dobra. To pewnie dałoby się to jakoś jeszcze bardziej rozbudować, żeby tam nawet cztery, znaczy cztery na 100%, ale tak zastanawiam się, czy 8 albo 16 by się nie dało. Spokojnie, przecież ten, żeby woda, żeby ta lawa spływała w dół, rozumiesz? No. I potem kolejne poziomy, kolejne, ale no raczej 8 osób na serwerze u nas nie będzie. Jezus, ale by to epicko wyglądało. Tak jest. Wyobraź sobie 60 farma kobla na 64 sloty za pomocą jednego wiaderka lawy. No, dałoby się, myślę. Trzeba byłoby tą lawę przenieść na poziom, nie wiem, może 80? Żeby było bezpiecznie. Rozumiesz, nie? No to całe 14 klocków na góry. No, ale tak, żeby to było, żeby były różnice poziomu między tymi. No tak. Czekaj. Już się pogubiłem. A, tutaj muszę. Dobra. Dobra. Dawaj tam wodę. A, i zróbmy sobie nieskończone źródełko. W sumie to ja tam zrobię formę na to. Jezu, bym wypadł. No, trzeba już się zacząć pilnować powoli. Trzeba. Masz rację. Teraz zrobię w sumie tutaj. O, dzięki, że spadły tutaj te kodły. No właśnie, o tym spadaniu mówiłem. Stwierdziłem, że będę kopał w tą stronę, dlatego że przynajmniej tam będą spadały ci na platformę. No. A nie w wielką pustkę. Jak zakryj. Gdzie by to zrobić? No tutaj. O, spadły. O, idealnie. Thanks. Dobra, lecę tam wyciągnąć na górę. No i mi się skończył kill off. To masz. Czekaj, dobra. Wezmę tą wodę. Ja tutaj zrobię jedną rzecz. Rozwinę trochę w tą stronę, naszą platformę, bo się boję tych schodów. No dobra, właśnie chciałem to zrobić, bo też właśnie prawie spadłem akurat. Tak jak ty teraz. To takie, wiesz, głupie uczucie, kiedy schodzisz po schodach. A tam po prawej już jest przepaść. A tam jest, to znaczy to nie jest przepaść. Widzisz takie dużo niebieskiego i to nie jest woda. Czekaj. Dobra. Tę stronę też trzeba będzie trochę rozwinąć. Kurde. By zgarniać tego dirta. Czekaj, żeby było bezpiecznie. O, okej. Tak jest dobrze. I teraz mogę wylać tutaj. Teraz osłaniamy. Czekaj. Dobra. Tą wodę trzeba jeszcze osłonić, nie? To tutaj postaw, obok tego. Okej.
i mamy dwuosobową farmę. A tak w ogóle to trzeba ci zrobić kilo. Wziąłeś drewno? Nie, nie wziąłem drewna. Trzeba będzie pomyśleć już nad tymi drzewkami. No, słuchaj, ja bym zrobił takie coś, że pofarmilibyśmy. Wiesz co, to jest o tyle fajne, że jakby tutaj zacząć kopać, zresztą zaraz zejdziesz, to zobaczysz. No czekaj. To jest może tylko sanda, bo on jest tutaj wartościowy też. No patrz, sand wartościowy. Dirt wartościowy na miarę złota. No, ale nie, dirt to zawsze był dla mnie wartościowy, bo zawsze z niego się trawę robiło. Znaczy, przetwarzało się. No wiesz, o co chodzi. No, Zdzisiek. No. Dobra, przyniosę może workbencha już na dół. Dobra. I zrobimy sobie takie małe stanowisko pracy. Co ty robisz? Nie wiem, spadłem w dziwne miejsce. Dobra. Dobra. Zobacz. Gdyby stanąć tutaj, to masz w momencie obok siebie dwa spawnery. Jakie spawnery? Znaczy no dwa miejsca, w których się robi ci... No tak. Kobl. No i walisz tutaj i nie czekając, aż ci się zrespawnuje, walisz w drugie miejsce. Aha, i z drugiej strony po skosie to samo zrobić. No teoretycznie tak, ale to wiesz... To już w przyszłości. Myślenie przyszłościowe. No tak, bo na razie kobla też za dużo nie mam. Czekaj, bo mnie te łóżka wkurzają. Co to łóżka mają być, kurwa? Mają być w najgorszym miejscu, mają być podeptane. Nie, to był zły pomysł. Jakby... Wstaje o, pięknie, będziemy się miziać stópkami z rana. Cześć, Bremu. Miziu, śpisz jeszcze? No cześć, Dekad. Ja jeszcze śpię, nie chcę mi się dzisiaj do pracy. Zasuwaj, kobel sam się nie wykopie. Czekaj, co my mieliśmy zrobić? Tego kobla. Mieliśmy zlikwidować dirta na górze. No dobra, no to likwidujemy, bo w sumie... Czekaj. Tylko trzeba robić to bezpiecznie. Okej. Okay. Czekaj. Zrobić to bezpiecznie, czyli na przykład wziąć tą skrzynkę z góry. Tak, weź. Tylko jak będziesz rozwalał skrzynkę, to żeby itemy nie poleciały poza oblikiem, okej. Okay. Za mapę, znaczy się. Oblivion. O, cool story. Wiesz co? Zastanawiam się, po co jest ten bedrock tutaj. Wiesz co? Żeby prawdopodobnie mieć jakiś punkt zaczepienia. No, może. Lampkę sobie z bedrocka zrobimy. Okej. Okay. Dobra, przenosisz. Tylko żeby to nie spadło. Staram się. Dobra, jeszcze raz zbiję to. O Jezu, czy to wypadło? Nie wiem. Co ci wypadło? Wydawało mi się, że jeden dirty wypadł za mapę. Dobra, jesteś tam na dole, to tam stój, będę ci ten... Dobra. Zrzucał rzeczy. Jak w Tetrisie. O, zebrałeś. Dobra. Czekaj, stąd jeszcze nie zbijaj. Albo dobra, zbijaj. No tak, bo tutaj mamy nieskończone źródełko, więc jeżeli już tylko źródełka wpadło. Ale wiesz, że i tak trzeba będzie... W sumie nie, tutaj na tym poziomie możemy zrobić przecież też takie odwiedzenie. Czekaj, stój, nie rozwalaj wszystkiego. Pamiętaj, że musi być trawa. Pamiętasz ten bardzo. Okej. Tak? To chociaż ze trzy zostaw. I potem dobra, jest. Przyniesiemy to ścieżką taką. Tych trzech klocków nie ruszam. Dobra, czekaj. To zostaw, ten zostaw akurat. O, ja teraz robię tutaj ścieżkę. Dobra.
Okej, okay. Powinno się przenieść. Myślę, że w tą mańkę zrobimy jakąś farmę, nie, Dekat? Zobacz. Tutaj. Którą? Tu gdzie ja teraz spadam. Tu gdzie ja teraz spadam. Dobrze, od łóżeczek będzie farma. Chodź do Wyra. Czekaj. Czekaj. Nie, jeszcze raz. Miziu. Zobaczysz na filmiku, co zrobiłem. Boję się, ale okej. A jeszcze mogę to inaczej zrobić. Znaczy w sumie te trzy na górze możemy już zniszczyć. Czy chcesz mieć też na górze jakieś farmy? Wiesz co, to jak chcesz. No w sumie wszystko mam na dole, to... No. Możemy wszystko na poziom niżej. Nie lubimy niebieskiego, wolimy jak jest czarny. Mhm. No tak, masz rację. Bo tam jak się z tego poziomu patrzy, to jest czarny. O! Woda. Dobra. Tylko dekad. Co? Ja chciałem to inaczej zrobić. Co? Sądzisz, że będziemy mieli problem z podniesieniem tego? Nie chodzi o problem z podniesieniem tego, tylko że pod tym trzeba jeszcze dać cobblestone. Ja chciałem dać... czekaj. Ja chciałem dać właśnie na ten poziom, co teraz postawiłem Dirta. Rozumiesz? Bo czemu tam chciałeś cobblestone? No przecież jeszcze trzeba wodę tam wlać, nie? I żeby ta woda... No rozumiesz. Że to wszystko będzie wpadało do oblubionu. Pod tym musi być jeszcze jakiś poziom, żeby to podtrzymywało. Ojejku. Ojej, tak, czepiam się, tak. To się dobra, to zrobi, no. To zrobię tą hardkorową rzecz, tylko musisz mi dać kobla i wiaderko wody już, które mam. I kobla musisz mi dać. Trzymaj kobia. Wystarczy. No dobra, Jarek, lecę w dół. Dam sobie radę, spokojnie. No. Dobra. Teraz muszę pójść w inną mańkę. Tutaj. To są prace na wysokości. Okej. To zrobiłbym jeszcze jedną rzecz na wszelki wypadek. Dobra. Co, przyciągamy to na całą długość? O, tutaj możemy. I potem... Spoko. Teraz wiesz, teraz nie kładź tutaj kolejnego rządku dirta, bo znowu będę musiał robić pracę na wysokości. Dobrze, to postawię jeszcze niżej. Nie. Ja tu nie chcę mieć takie wzgórze, wiesz. Ty, i tego kobla w sumie? Też możemy zniszczyć, czy na górze coś będziemy robić. Czekaj, liczę sadzonki. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Cztery. Jedna. Mamy jakiegoś kobla? No właśnie sobie wydobywam. Aha, dobrze. A co, chciałbyś kilo? No. Dobra. Chodź, daj jednego kobla. Aha, no tak. Masz tyle, wystarczy? Na bogato. Na bogato. Okej. I farmimy. O Jezu, już bałem się, że pan wywołał. W razie czego jeden kilo zapasowy jest. Okej, czekaj, ja ci to zrobię. A w sumie czekaj, ja sprawdzę, czy się tak lepiej nie farmi. Patrz. Kopmy tutaj dół na dwa i teraz. Dobra. No nie wiem.
Więcej ja łapię jak ty. Czy powiedzieliśmy o tym, co mieliśmy powiedzieć, o tym, że serwer nam, wiesz co? Nie. No dobra, no zawsze o tym zapominam. Więc tak, no to powiem to raz, a porządnie. Dobrze. No dobrze. Więc tak, serwer sponsoruje nam http://www.crafserve.pl/. PL/. I tak. Dziękujemy za sponsorowanie nam serwera i polecamy, ponieważ mają chyba najtańsze serwery. I ogólnie są zajebiści. Bardzo porządna firma w tym sensie. No. Za to, za co się płaci, to się dostaje. Jakość obsługi jest naprawdę na wysokim poziomie. Jakość obsługi jest bardzo doskonała. No dobrze, Dekat, możesz się pochwalić już, jaki masz mikrofon, możesz. Nie chcę mi się chwalić, co za różnica. Dobra, mam już 40. A, w sumie... Jakbym ten... chciał się chwalić, to bym zaczął śpiewać. Nie wiem, ile już ten odcinek trwa, ale generalnie chyba możemy go podzielić na kilka części. Dobra, to w sumie my pofarmimy trochę kobla i zaczniemy jakieś farmy już robić. Drzewka tam będziemy sadzić. No, ale to w przyszłym odcinku, więc trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.